No i siemanko, godzina 005, dzisiaj poniedziałek. Mam nadzieję, że wyrobię się do piątku. Nie przygotowałem sobie jakiegoś wstępniaka tutaj na napisy, tak więc musicie sobie po prostu zadowolić się moim takim pieprzeniem na teraz. No i tyle. Mam nadzieję, że nowy odcinek No Pride Statement Paddle Whiskey Awards będzie trzymał się kupy. Nie, nie będzie się trzymał. Miłego oglądania. Cześć. Kurwa, jebie żulem. Minęło dosłownie parę sekund od ostatniego nagrywania, ostatniego odcinka, w którym wygrał to nie alarmist. I mi się przewrócił jeszcze dżentelmenczyk, ale wygrał oto BUU Chivas Regalek 12. A więc dobrze. Oj, coś tu kurwa panus, czuję, że ten odcinek będzie taki jakiś. O! Przekonamy się zaraz wszyscy. A więc teraz tak, jeżeli mamy. Chowaj się, chowaj się, chowaj się, chowaj się. Jeżeli mamy. Do rozpatrzenia odcinek, jakim jest No Price Statement, czyli whisky naprawdę. Według mnie takiego amatora i kretyna i tak dalej. Po prostu whisky, które są warte więcej niż stówę. Tak więc. Jako pierwszy wystawiam, jako jest ta w promocji za 109. Naprawdę. Glenfiddich 12. Kurwa. Nie wystawiłem, mogłem ją, myślałem, żeby ją wystawić właśnie w tipie. Ale mówię, ona wypierdoli konkurencję od razu w tipie, wszystkie się w tipie chowają, a to tylko 9 zł różnicy. Kurwa, ludzie, bierz tam w ciemno. Nawet jeżeli nie wygra, bierzcie w ciemno. Jest to ordynator słodkości, ordynator jabłkowości. No, nazwa sama w sobie, dwunasteczka, jak najbardziej już oznajmia, że to jest whisky godna polecenia, zainteresowania. Ach, każdy powinien mieć ją w swoim kurwa barku. Kropka. Tyle w tym temacie. Moje orędzie zostało wygłoszone. Kolejna. Glenglass Autorfa. Pierdolnięcie alkoholowe. Pierdolnięcie dymu. Tylko się dziwnie kurwa dymi, jak to nie whisky. Dobra. Odbija się dymem na następny dzień. Wiem, co mówię. Oraz numer 3. Zastanawiałem się, czy dać Smokeheada, czy Jaśka edycja Ally Origin. Wybrałem, jak widać, Alaya. Miałem zrobić NTS-a totalnie przekierowanego na dym. Ale to tak zrobię, jeżeli będę pił naprawdę i wypuszczał odcinki raz na tydzień. Że wypiję tyle whisky w przeciągu roku, że naprawdę będę mógł tego Paddle Whisky Awards rozszerzyć na tipa słodycz dym i NPS słodycz dym. Wtedy bym właśnie zestawił trzy dymy z tym z NPS-em, ale jest jak jest. Słuchajcie, ordynator słodkości z banderolą jeszcze nieodkorkowaną, bo tamta już pękła. Dziękuję skarbie. Oraz te dwie oto mocniejsza i to później. Dobrze. Słuchajcie, dobra, nie będę mył znowu. Są dobra, ma być to poważny test. W ogóle mi się Gentleman Jack przewrócił.
A moje stawy nie pozwalają, żeby się... No dobra, słuchajcie, szaranki idzie, ciężka batalia o tą złotą łychę. Docencie, że wymyłem 6 kieliszków i 6... Teraz z tej strony będzie. I 6 kieliszków wystawiam. Dobra, chuj, zrobię reklamę. Mniej niż 4 dychy i macie 6 kieliszków degustacyjnych do whisky. Oczywiście one się nijak mają do kieliszków takich typowo jeszcze dedykowanych. A właśnie tym razem zrobię odcinek wielki test kieliszków do whisky, nie kieliszków do whisky w nawiasie. I sobie próbuję rozkminić jakieś inne kieliszki, które mają inny kształt, jakiś kombinowany i tak dalej, które mógłbym przystosować do whisky, kiedy zaczynam przygodę, żeby nie pić, nie wiem, ze szklanki, z tumblerka i tak dalej. Teraz zrobię test kieliszków do whisky. Zapraszam, nie wiem kiedy, zobaczymy. Mam jeszcze od cholery whisky do stestowania, tak więc to nawet jeśli... Ale o to, o tym później, nie chcę nic zapeszać. Dobrze, słuchajcie. Ewa spadł sen, to ja dla was odkrywam ten świat. Ewa spadł sen, bo każda whisky ma inny smak. Piję się delikatnie. Delikatnie. Żeby syn miał co pić potem. Sobie pierwsze zacząć. Dym jest ciężki, więc ja bym go dał na koniec. Więc zacznijmy uwielbianą przeze mnie Glenfiddichką. Naprawdę, kurwa macie, jeżeli to wygra, to się nie zdziwi i nie zdziwcie się, to jest naprawdę w swojej klasie, w swojej cenie, bo najtaniej ją znalazłem za 109, ale jeżeli ja ją znalazłem za 109 w Biedronce, a to może być jakaś chujowa na przykład seria czy coś. Tak więc zaraz zobaczymy. Uwielbiam otwierać, jak mi to... A, no to... Już tyle już. Przestał otwierać whisky, bo już nie jesteś w Anglii, tylko w Polsce. To już teraz, kurwa macie, co innego otwierasz i zapomniałeś, że coś się tam nie odkręca. Dobrze. Dobrze, pomocam to potem. Pomocam to potem, naprawdę pomocam to potem. Starczy, nie marnujmy. Za cenne. Każdą, kurwa. Nie każdą. Rozumiem, 80% whisky, które mam, które próbowałem od samego początku. Butelek, które zostały otworzone, w tym nawet tych takich małych 5 ml. Dalej mam. Dalej są niedopite. Mi szkoda tego marnować. Wolę z kalibratoru sobie coś tam, nie wiem, podprowadzić do jakichś innych whisky. Whisky się trzeba delektować, whisky trzeba próbować, whisky nie jest do upijania się. Whisky jest do smakowania, poznawania i odkrywania, czego od zawsze wam to mówiłem, jestem orędownikiem od początku do kurwa samego końca. W jakim to bym nie robił stylu, jak to by się komuś nie podobało, komu się spodoba, jeżeli ktokolwiek w moich filmikach zacznie tą przygodę, może nie na poważnie, ale przynajmniej w podobnym stopniu co do mnie, jestem szczęśliwy. Dobrze, słuchajcie, Glenfiddich 12 już na rany. Teraz czas na whisky, którą cenię jak najbardziej z sentymentem. Odsyłam was do filmiku. Teraz puch, wylatuje Glenglass Autorfa na pasku. 50% robi robotę. Niech was nie zwiedzie ten siuśkowaty kolor. Ona jest naprawdę dymna jak sam chuj. Jeżeli chuj, może być dymny.
Chyba, że kita dymi. Może być, może być. Oj, panu, jesteś w formie. Ale nic nie powiedzieć. Johnny Walker, ale Origin. Nie widziałem o jej istnieniu, dopóki nie zobaczyłem jej na półce sklepowym. O ironio. Jak najbardziej fajna, jak najbardziej wiedziałem od pierwszego spróbowania, a wybiłem jej naprawdę mało. Wiedziałem, że będzie w finale. 117, kurwa. Nie jest tak drogo. Nie ma dozownika, ale nie ma korka. Rekompensuje to zapachem i smakiem. To już nie są kombinatorstwa typu, co tu kujwa wybrać na tego tipa? Dwa są takie w miarę, a reszta to takie na... No wiecie. W ogóle będę musiał zrobić, może nie reuploada, ale adnotować tego Red Labela. Słuchajcie, niektórzy mogą odnieść wrażenie, że ja jadę po Red Labelu. W ogóle nie. I chodzi o to, że ja piję do... obrażając według niektórych Red Labela i... ale tu dymem już mi nawala. Oj, panowie i panie, sikorki i byczki. Obrażając według niektórych właśnie Red Labela, Ballantine'sa, dobra, już się nie kompromituję. Chodziło mi o to, że ja piłem do Polaków, którzy to właśnie tylko to wybierają, nie patrząc, zawężając swoje horyzonty na tylko tych odbiorców. Jest tylko Red Label, w porywach do Black Labela i to rzadko, jest Ballantine's, najlepszą łyżki na świecie. Jest Johnny Walker, ten Jack Daniels Number 7 i niekiedy tylko Grandisek, z czego moim naprawdę myślę, że takim moim podniebieniem jak krowa dupa wygrywa Grandisek, który na samym początku, jak wypływałem, był taki olejowy. Ja go jeszcze nie testowałem, bo mi się naprawdę jego spora ilość wylała podczas tutaj tam pasek testu kieliszków do whisky. Obejrzyjcie sobie, bo warto do whisky w nawiasie kieliszków. Tam mi się spora część wylała. Potem ją spiłem z kumplem, no i żałuję, że nie zrobiłem dla was tego testu, bo kiedy już zacząłem się interesować tematem, ciekawe jak słychać tą właśnie spadającą wodę. Kiedyś chciałem nagrać właśnie te odcinki właśnie Paduzyski Awards, ale były jakieś takie piszczenia od rury, coś w stylu, jak wiecie, jak jakaś uszczelka za bardzo przepuszcza, czy coś, to jest taki pisk jednostajny, to w końcu nie nagrałem to właśnie, chciałem to nagrać tydzień po, co wyszło to jak nie wiem, jakbym na kiblu się załatwiał. A teraz nagrywam i myślę, że będzie ok. Dobra, słuchajcie, bo teraz się zrobiło troszeczkę nudno. To ja zacznę tym Glenfiddichiem. Będzie pojedynek Glenfiddich 12 i Singleton 12, jak najbardziej, słuchajcie panowie i panie. Kurwa, to od początku jabłkiem nawala. Nawet nie zawąchasz dobrze i masz jabłko. Słodkie jabłko. Trochę zanika potem. No i znowu to jabłka, tak wydychasz za bardzo. Wąchasz to z przyjemnością po prostu. Jak to jest możliwe, że takie kurwa cuda się wydzielają? Tam je, Łukaszu.
tłumaczyłeś, że to jest jakieś alembiki tam w miedzianych rurach i tak dalej. Tu niedobrze mogłeś powiedzieć, że tam kurwa Hokus Pokus to się odpierdolił kurwa i też to kupuje. Jeżeli tak ma to pachnieć. Łukaszu, twoje zdrowie. Myślę, kiedy się tutaj jakoś zobaczyć. Napiszę ci, kiedy będę w ławce, to się zobaczymy. Weź coś, ja też coś wezmę. CD Projekt Red. Biedronka 109 zł. Słuchajcie. Zupełnie to inaczej pamiętałem na smaku. W tamtej innej butelce. Szkoda, kurwa. Butelka butelce nierówna jak chuj. Numer 3 od razu mówię. Zapach genialny. Zapach genialny, nie ma się do czego dopieprzyć, jak najbardziej dobry. W smaku uderza alkohol, nieprzyjemny, krótkotrwały, ale nieprzyjemny. Jabłka brak, a tam czułem. Ona tam była, jak ostatnio to pamiętam, była lżejsza. Szkoda. Ale zapach super. No właśnie, podjąłem męską decyzję. Miejcie pod uwagę, żeby Glenfiddich 12 niestety nie kupować na promocji, bo się to nie opłaci. Tak więc. Robię tak, jak miałem to robić na samym początku. No price statement. Smokehead. 3 dymy na no price statement. Naprawdę, to co powiedziałem o Glenfiddichu utrzymuję. Jest dobra. Ale nie promocyjna. Ale nie promocyjna. Może taki chujowy rzut. W zapachu super. Polecam. Spróbuj. Kupcie sobie. Naprawdę kupcie sobie. Tylko zapłaćcie tam 129 zł już. Będzie lepiej. Naprawdę. A teraz. Smokey. Somebody stop me. Torf. Dymek, 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 dymek. Tak właśnie ma być, bo to jest Smokehead dla uwielbicieli dymu, więc ma być co czuć? Tylko dym. O kurde. Ale dobre. Słuchajcie. Bo alkoholu nie ma. Nie ma. Nie ma. Po prostu napój z dymu. Alkoholu nie ma, delikatnie przechodzi. Super, wspaniale. Bajka.
Jak tak zaczniemy tego NPS-a, zaczęliśmy po falstarcie, ale zaczęliśmy, to jest dobrze. O, z butli. Kto nie wypluje, temu smakuje. Wsiąknie. Glenglass Altorfa. Stasiu, dla ciebie. Taki słodki dym, słuchajcie. Słodki. Nie taki intensywny, taki kłębiasty. Nie jest tak intensywny. Kurwa, nawet bym powiedział, że Walajmiście jest bardziej intensywny ten dym. Ale tu nie o... W tej whisky akurat nie chodzi o zapach. W tej whisky nie chodzi o zapach. W tej whisky chodzi o... Nawet nie chodzi o smak. W tej whisky to chodzi o przełykanie, o finish. Długi jak długa Amber Gold, kurwa. Wycentkowany kręt. Pięćdziesiąta voltażek najbardziej się zaznacza. Tak nabrałem tą bańkę taką, kurde, że to będzie takie dymne i tak dalej na finiszu, że teraz mi tego zabrakło. Słuchajcie. No dobra. Jak teraz wybieram między dziąsłami i tym jęzorem, to coś tam faktycznie fajnie czuję. No ale dobra, okej, okay, dobra, okej. Okay. Dobra, już swoje sobie pomyślałem. Johnny Walker. Naprawdę dymna bomba. Fajnie im to wyszło. Nie jest to właśnie single malt, tylko jest to blenda. Dlaczego blendy nie mają być dobre? Przecież są to mieszanki zrobione z whisky, żeby były... Wiecie, zrobicie single malta, wychodzi dobry, ale jeżeli włączymy z innym single maltem, który też jest dobry w odpowiednich proporcjach, wychodzi whisky naprawdę... baga. Tak więc... Nie radzę na przykład zamykać się tylko w single maltach, tylko na pewno iść w te blendy. Jeżeli blenda jest dobra, to chuj to chodzi. Dym napierdziela, jak nie wiem co. Taki trochę kwaśny. Ale dalej dym. Podtrzymuję to, że największy dym ja czuję w Benbrakerze na Benbrakenie nasie. Największy dym jest na nosie. Pewnie sztucznie coś tam zrobiłem. No zasunął się pan. No i właśnie. Przepukujemy i dajemy werdykt. Ja już wiem,
Zatrzymam was jeszcze chwilce niepokoju. Ale ja już wiem. Najbardziej zdumiewające jest to, że ta woda dalej wali dymem. To takim naprawdę wyczuwalnym sporo. Słuchajcie. W sumie najważniejsza nagroda, tak, w kategorii no price statement, bez deklaracji ceny, czyli ponad stówę, Timmy Domku jeden, ponad stówę zwycięża rzutem na taśmę czarny koń. Smokehead. Naprawdę jest, Nawet ja nie widziałem, że on jest taki dobry. Ja myślałem od samego początku, co wysłałem ten filmik, zainteresowałem Smokeheada, mówiłem, kurwa, no czacha, napisane Smokehead Extra Rare. Że to będzie, wiecie, dla... taka... przynęta dla tych, dużo lubią łychę. Dymną kupię ze Smokeheada, będą, wiecie, kaschaj się zgadza, ale naprawdę ta łycha jest warta. Jest warta, jest naprawdę spoko. Tu postawię tą łychę. Polecam. A więc kawał. Słuchajcie, pragnąłbym wam powiedzieć kawał, chyba kontrowersyjny jak sam chuj. Dlaczego najpierw wobec jakiejś katastrofy, zagrożenia i problemu ewakuuje się najpierw kobiety i dzieci? Żeby potem, kurwa, spokojnie znaleźć rozwiązanie problemu. Panu spije, panu zwali, panu znity się nie przewali, panu zwącha, panu zniucha, panu znity się. Do zobaczenia.